I on miał 8 lat, gdy razem w ciągu dnia starannie przygotowaliśmy miejsce zasiadki na dziki. Wziąłem go na wieczorne polowanie. Dla niego pierwsze w życiu. Jovan siedzi przy mnie cicho jak myszka. Dobrze pamięta instrukcje. Jest bardzo przejęty. Ja też. Szarzeje. Przed nami pojawił się w trawach zając. Siedzi, czasami coś tam skubnie, z rzadka kicnie. Miło jest patrzeć na niego. Niegłośno trzaska gałązka w lesie, z drugiej strony bagna. Elektryzujący dźwięk. Kładę palec na ustach i pokazuję Jovanowi, żeby był całkiem cicho. Czekam. Nagle coś jest. Dzik. Będę strzelał. Duży ogieniec. Składam się. Grot. Lunety na komorze. Bach! Trzaska strzał. Dzik pada. Natychmiast repetuję i trzymam go w lunecie. Widzę, jak leżąc rytmicznie i mocno się rusza, jakby chciał biec. Coraz wolniej, aż przestaje. Uff, doszedł. Przypominam sobie o synu. Odwracam się do niego. Jovan płacze. Patrzę na niego i w tym samym momencie czuję, jakby mi wszystko w środku zamarło. W głowie wybucha mi myśl. Chciwy głupiec. Czemu płaczesz? Pytam odruchowo. Bo on tak przed chwilą chodził sobie, a teraz nie żyje. Nie rozumiem. Nic nie rozumiem. Przez krótką chwilę czuję się jak ogłuszony. Nie wiem, co powiedzieć, ani co zrobić. Nie będę przy nim patroszył. Sprawdzam jeszcze, co z dzikiem i odprowadzam Jovana do domku myśliwskiego, do żony. Lęka mnie męczący żal do siebie o to, że się popisywałem przed synem. Cały czas pieką mnie jego łzy. Czuję, że coś się stało, ale boleśnie nic nie rozumiem. Nie mogę tego ogarnąć. Właściwie mógłbym powiedzieć: przepraszam, synku. Nie wiedziałem. Wtedy nie wiedziałem, że dzieci potrzebują. Kochającego, rozumiejącego, mądrego ojca. Że nie potrzebują, żeby ich uczyć zabijania.